Budowa arki. Jedyna droga ratunku. Rzekł wtedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału, bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości. Zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. Tak mówi Słowo Boże w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, 13 do 14 wersetu. W wersetach tych widzimy zepsucie człowieka i Boży środek zaradczy. Bóg pozwolił człowiekowi, by szedł swą drogą, aż do końca, aby dojrzały zasady, którymi kierował się w swoim postępowaniu. Kwas był czynny, przeniknął całe ciasto. Zło sięgnęło szczytu. Wszelkie ciało było tak dogłębnie zepsute, że gorsze już być nie mogło. Dlatego Bogu nie pozostało nic innego, jak całkowicie je unicestwić, ratując jednocześnie tych, którzy zgodnie z Jego doskonałym, odwiecznym zamysłem spokrewnieni byli z Noem, jedynym sprawiedliwym. Cała ta historia dokładnie obrazuje naukę o krzyżu. Znajdujemy w niej sąd Boży nad ciałem, zepsutą, skażoną i złą naturą człowieka i jednocześnie objawienie pełni ratującej łaski Bożej, zwracającej się ku takim, którzy osiągnęli dno swego moralnego upadku. Nawiedziła nas światłość z wysokości, jak uczy nas Ewangelia według Łukasza, 1 rozdział, 78 werset, gdzie? Dokładnie tam, gdzie znajdowaliśmy się jako grzesznicy. Boże światło dociera do głębi zepsutego serca grzesznika i odsłania jego prawdziwy stan. Światłość musi osądzić wszystko, co zwraca się przeciwko niej, ale jednocześnie daje nam poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów. Krzyż jest wyrazem sądu Bożego nad wszelkim ciałem, a równocześnie objawieniem Jego cudownego zbawienia dla zgubionego, winnego grzesznika. Na krzyżu grzech został osądzony do końca, sam grzesznik doskonale wyratowany, a Bóg objawiony w pełni swej wzniosłej istoty. List Piotra rozjaśnia nam ten temat. W wersetach 18 do 22 z rozdziału 3 czytamy: gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności, i moce. I tutaj widzimy mądrość Ducha Świętego, który w szczególny, godny uwagi sposób traktuje na tym miejscu chrzest. Nie jest z pewnością nam obcy, niewłaściwy użytek, jaki wielu zrobiło ze chrztu i znaczenie, jakie przypisywane jest mu przez wielką część kościelnojaństwa. Wiemy, że wyłączne działanie krwi Chrystusa przypisuje się wodzie chrztu, podobnie jak odnawiającą łaskę Ducha Świętego. Tak więc możemy jedynie zadziwiać się nad mądrością, z jaką Duch Boży czuwa tutaj nad tym tematem, tłumacząc, że chrzest nie jest wyzbyciem się brudu ciała, jak można łatwo myśleć w powiązaniu z wodą, lecz prośbą o dobre sumienie przed Bogiem.
Ta prośba lub pragnienie nie opiera się jednak na samym chrzcie, który niewątpliwie jest ważnym zarządzeniem Królestwa, lecz na zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego, tak jak uczy nas przecież list do Rzymian, 4:25. Nie trzeba chyba wspominać, że chrzest jako bezpośrednie zarządzenie pańskie jest ważny na swoim miejscu, ale gdy tylko zauważamy, że ludzie stawiają symbol w miejsce rzeczywistości, jesteśmy zobowiązani, by obnażyć dzieło szatana przez światło Słowa Bożego. To ważne miejsce wskazuje na naukę o arce i na jej związek ze śmiercią Chrystusa. Jak niegdyś podczas potopu, tak podczas śmierci Chrystusa wszystkie fale i nawałnice przeszły nad tym, który był bez grzechu. Stworzenie zostało pogrzebane pod szalejącymi falami sprawiedliwego gniewu Bożego, a Duch Chrystusa wołał: wszystkie nawałnice i fale Twoje przeszły nade mną. Księga Psalmów, 42:7. Wszystkie nawałnice i fale Boga przetoczyły się na krzyżu nad czystą, świętą osobą Pana Jezusa. Nie pozostała ani jedna, która mogłaby zagrozić wierzącemu. Na Golgocie rzeczywiście widzimy, jak wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Tak uczy nas pierwsza księga Mojżeszowa, 7:11. Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów swoich. Chrystus wypił kielich goryczy i poniósł gniew Boży w doskonały sposób. W sądzie wziął na siebie cały ciężar odpowiedzialności swego ludu i zadość uczynił woli Bożej. Wiara w Niego powoduje cudowny pokój duszy. Skoro Pan Jezus osobiście unieważnił wszelkie oskarżenia, które świadczyły przeciwko nam, skoro usunął z drogi każdą przeszkodę, zwyciężył grzech i za nas wypił do dna kielich gniewu i sądu, to cóż miałoby jeszcze zmącić nasz pokój? Niezachwiany pokój jest naszym udziałem. Głębokie błogosławieństwa i wieczny dział należą do nas. Są to podarunki odkupieńczej miłości, które otrzymujemy z ręki Boga na mocnym gruncie dokonanego przez Chrystusa dzieła.